z podanych liczb jest wielokrotnością liczby 3, 9, 2. Więc teraz sobie będziemy wyznaczać dzielniki tej liczby. 392 podzielone na 2 to jest 196. 196 podzielone na 2 to jest 98. 98 podzielone na 2 98 podzielone na 2 to jest 49. 49 podzielone na 7 to jest 7. 7 na 7 daje mi 1. Tak? 49 tak, na 7. Mhm. 7 razy 7 razy 2 razy 2 razy 2. Tak. I teraz, która z podanych liczb jest wielokrotnością liczby tej? Czyli inaczej, która z tych liczb dzieli się przez to. Więc tak. Tu mam co? 2 do trzeciej. 392 równa się 2 do trzeciej razy 7 do drugiej. Tak? Czyli patrzymy, gdzie mamy przynajmniej 2 do trzeciej. To odpada, bo tu się nam to nie dzieli przez 2. Więc nie podzieli nam tej liczby. Tu jest tylko jedna dwójka, to za mało, bo tego też nam nie podzieli. A, macie pytanie na pewno, skąd ja to wszystko wiem. To przykład C mam tak. 2 razy 3 do trzeciej razy 7 do trzeciej podzielone na 2 do trzeciej razy 7 do drugiej. To z tym mi się skróciło, to została mi jedna siódemka. I tu z tym mi się skróci, to mi zostanie tu 2 do drugiej. Czyli mi się to nie podzieliło. Widzicie? B teraz sprawdzamy. Robimy sprawdzenie dla B. I tak, mam 2 do drugiej razy 3 do drugiej razy 7 do drugiej przez 2 do trzeciej razy 7 do drugiej. No i dobra, to się równa. Chcę, żebyście to widzieli wszystko lepiej, więc 2 do drugiej to co to jest? 2 razy 2 razy 3 razy 3 razy 7 razy 7, tak? I na dole mam 2 razy 2 razy 2 razy 7 razy 7. To się... czyli tak, 7, 7, 7, 7, 2, 2, 2, 2. Czyli zostało mi na dole 2, więc się ta liczba nam nie podzieliła. Odpowiedź. Sprawdzimy podpunkt A. Czyli jest tak. 2 do czwartej razy 3 razy 7 do drugiej. Podzielone przez 2 do trzeciej razy 7 do drugiej. To się równa. Na górze mam 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 3 razy 7 razy 7. Przez 3 dwójki razy 2 siódemki. Więc tak 7, 7, 7, 7. Tak, 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 tak. I zostało mi 6. Czyli liczba... czyli A dzieli mi się przez, jest wielokrotnością liczby 392. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.